To jest zbrodnia na narodzie polskim, to jest zbrodnia na wszystkich, zwłaszcza na małych dzieciach. Ja nie zgadzam się, aby tutaj w Polsce Tel Awiw rządził. Ustawy są już pisane tu i w Tel Awiwie. Szanowni Państwo, to są podłe, podli zdrajcy. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej będą wydane dekrety, został powołany Trybunał Stanu. Będzie to ogłoszone w stosownym czasie i niestety musimy wrócić do lat wcześniejszych. Ci, którzy są szkodnikami narodu polskiego, zostaną przykładnie ukarani, zostaną pozbawieni wszelkich, ale to wszelkich tytułów, jakie kiedykolwiek osiągnęli. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za uwagę i śledźcie TV Info, druga RP, bo to jest dla Was program jedyny, a jeżeli chodzi o te inne stacje, to proszę zauważyć, że to są pseudostacje polskie. Może dwie, trzy są mądre, ale pozostałe żadna. Proponuję, abyście Państwo słuchali MKTV, Pana Króla. Jest to bardzo mądry człowiek, wprawdzie nie nagrywamy, ale ja popieram każdego, kto będzie po stronie polskiej i za Polakami. On jest prawdziwym Polakiem, mówi prawdę i głosi tą prawdę.